Pierwszy żłobek na terenie gminy Kościelec jest już faktem. Na 27. sesji Rady Gminy radni jednomyślnie przegłosowali uchwałę o utworzeniu żłobka gminnego Bączek w Kościelcu i ustalono status placówki. To historyczna chwila, tak o utworzeniu żłobka mówił wójt gminy Dariusz Ostrowski. Bowiem podejmujemy uchwałę w temacie pierwszego żłobka w gminie Kościelec. Tak jak byliśmy radości, cieszyliśmy się z przedszkola jednego, drugiego wybudowanego, tak, tego ostatniego zwłaszcza, bo tutaj chodzi o to, że w tym przedszkolu jest naprawdę bardzo, bardzo dużo dzieci z terenu naszej całej gminy, to teraz mamy żłobek. I muszę powiedzieć, że wyszliśmy z taką inicjatywą, ja i Państwo, przede wszystkim dla młodych ludzi, dla tych, którzy chętnie osiedlili się na terenie naszej gminy i w dalszym ciągu to czynią. I ten żłobek, można powiedzieć, dedykujemy dla tych młodych ludzi, którzy osiedlają się tu, którzy chcą mieszkać na terenie naszej gminy, no i którzy będą pracować, a nie będą mieli co z dziećmi, z tymi maluszkami zrobić. Dlatego jest to chwila taka istotna i ważna dzisiaj. Należy ją, myślę, że w jakiś sposób wyeksponować i podkreślić. Wiele dzisiaj ciekawej historii tutaj dzieje się. Dziękuję bardzo. Utworzenie placówki było możliwe między innymi dzięki pozyskaniu dotacji. Fundusze pochodzą z dwóch źródeł. Z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Łączna kwota dofinansowania to 1 534 000 zł, a całkowity koszt inwestycji to 1 853 000 zł. Ruszyły już prace remontowo-adaptacyjne w budynku po byłym przedszkolu, gdzie będzie zlokalizowany żłobek. Zakupione zostanie całe niezbędne wyposażenie do sali zabaw i sypialnej, kuchni, łazienki i szatni przystosowanej dla maluchów. Nie zabraknie także placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią przy żłobku. Dofinansowanie obejmować będzie bieżące funkcjonowanie placówki w ciągu 2 lat. W żłobku zaplanowane jest miejsce dla 20 maluchów w wieku do lat 3. Projekt przeznaczony jest dla rodziców zamieszkujących przede wszystkim teren naszej gminy i którzy planują powrót na rynek pracy lub pracujących. Otwarcie pierwszego żłobka w gminie Kościelec planowane jest na dzień 1 czerwca 2021 roku. W najbliższym czasie przeprowadzony zostanie konkurs na stanowisko dyrektora, a rekrutacja dzieci odbędzie się w maju. Wszelkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na naszych stronach.